Witajcie! Dzisiejszym tematem jest roślina zwana Vallisneria Spiralis jedna z najpopularniejszych roślin akwarystycznych. Skatalogowana po raz pierwszy przez Karola Linneusza w 1753 roku, czyli 100 lat po szwedzkim potopie. Ta informacja jest o tyle istotna, ponieważ Karol był Szwedem. Dla Walisnerii oczywiście nie ma to żadnego znaczenia. Roślina posiada około 10 gatunków, i to, co powiem o gatunku Spiralis, odnosi się do większości z nich. Czemu taka zwykła zielona trawa jest tak popularna w akwarystyce? Bo występuje praktycznie na całym świecie, oprócz miejsc zajętych na bazy eksploratorów Arktyki, bo mnoży się jak królik. Dorosła roślina potrafi w ciągu roku mieć kilkadziesiąt roślin potomnych, czyli przykładowo z jednej, pięćdziesiąt, z pięćdziesięciu, dwa i pół tysiąca, z dwóch i pół tysiąca, sto dwadzieścia pięć tysięcy. I po trzech latach, sprzedając jej po złotówce, kupujemy kawalerkę w blokach. Niestety to co widzimy w akwariach nie oddaje piękna tej rośliny. Walisnerie rosną bowiem na dużej głębokości bo dochodzącej nawet do 3 metrów. Same nie są takie wysokie, ale liście potrafią dorosnąć do metra długości. Pod wodą więc tworzą łany, trawy z sporą ilością wolnej przestrzeni ponad nimi. W akwarium dorastają i kładą się na powierzchni wody, a to z kolei powoduje zasłanianie innym roślinom światła. Walisnerie rozmnażają się przez rozłogi, czyli wypuszczają od podstawy rośliny taki grubszy jakby korzeń i po kilku, kilkunastu centymetrach z tego właśnie rozłogu powstaje nowa sadzonka, która kontynuuje wypuszczanie dalej rozłogu, tak jak truskawka i powstaje kolejna i kolejna i kolejna roślina. Jeśli pozwolimy jej na taki rozwój w akwarium, to wkrótce, pamiętacie obliczenia, zarośnie nam cały zbiornik. Jest jedną z najbardziej ekspansywnych roślin wodnych. Dlatego też sadząc walisnerię musimy być przygotowani na częste przerywanie kłączy i wyrywanie młodych roślin. Ciężko jest ją bowiem przez dłuższy czas utrzymać w jednym miejscu. Można oczywiście spróbować posadzić ją w pojemniku, ale jej kłącza i tak prędzej czy później po prostu z niego wylezą i zaatakują całą powierzchnię akwarium. Ponieważ walisneria nie jest rośliną łodygową, trochę trudno ją przycinać. I nie chodzi o technikę użycia nożyczek. Nie wymaga bowiem do przycięcia robienia przez akwarystę pajacyka, używania termowizji ani lidaru, czyli laserowego skanowania powierzchni. Trudność polega na tym, że przycięte liście walisneri nie odbiją, po prostu padną. Zbrązowieją i zgniją, ale cóż robić? Roślina ma tak długie liście, że pozostaje albo wyrywanie całej kępy dorosłych roślin, wybieranie najmniejszych osobników i sadzenie w miejscu wyrwania roślin matecznych, lub też przycinanie liści na wysokości jaka nam się akurat zamarzy. Przeważnie tnie się przy samej powierzchni wody lub też prawie przy samym podłożu. Im niżej tniemy, tym mniej materiału roślinnego pozostawiamy w wodzie do zgnicia. Ale oczywiście pozbawiamy się widoku walisnerii na kilka tygodni w miejscu gdzie zwykle wystawały jej piękne liście. Drugą rzeczą jest efekt uboczny cięcia roślina, zaczyna się wtedy szybciej mnożyć. I zarasta, zarasta, zarasta. Walisneria nie wymaga jakiegoś specjalnego podłoża. Najchętniej rośnie w zwykłym żwirku i najlepiej jak już ten żwirek jest trochę zasyfiony. Można stosować dodatki w postaci kulek glinianych. Dobrze też sprawuje się w żwirze, który przykrywa ziemię ogrodową. Korzenie mają wtedy sporo papu. Jest to roślina nadająca się raczej do twardej wody. Zbyt miękka, jej nie sprzyja i potrafi zahamować jej rozwój. Czyli woda kranowa, świeża i zdrowa, jak mówił mój stryjek, który utopił się w noteci. Walisneria nie jest też rośliną wysokich temperatur. 17-25 stopni Celsjusza to przedział, w którym czuję się najlepiej. To tyle. Życzę, żeby wam walisneria zakwitła, co raczej zdarza się dość rzadko. I chciałbym dodać od siebie, że kto nie miał nigdy walisnerii, nie ma prawa nazywać się prawdziwym akwarystą. Co najwyżej adeptem akwarystyki niższego szczebla, z zadatkami na mistrza w czasie późniejszym, bliżej nieokreślonym, ale jednak zawartym w dyrektywie nr 23, łamane na BB, łamane na 567, łamane na coś, czego nie mogę odczytać, łamane na łamane. No to, jak powiedziała pewna zdegustowana laborantka, przyjmując próbki do badania, niech mocz będzie z wami.